Już przerobiłam. Widzicie? Przerobiłam wszystkie słupki nad słupkami. Teraz musimy jeszcze zamknąć to okrążenie. Wkuwając się tradycyjnie w czwarte oczko naszego pierwszego słupka. I robimy oczko ścisłe. I teraz uwaga, będziemy robić teraz rząd 24 i on będzie już trochę inny. Dlatego musicie się teraz skupić. Robimy 4 oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany. 2 razy nawijam nitkę. Wkuwam się w następne oczko. Robię drugi słupek. 2 razy nawijam nitkę. Wkuwam się w następne oczko. Robię trzeci słupek podwójnie nawijany. 2 razy nawijam nitkę. Wkuwam się w następne oczko. Robię czwarty słupek podwójnie nawijany. 2 razy nawijam nitkę, wkuwam się w następne oczko i robię piąty słupek podwójnie nawijany. I teraz tak, będziemy teraz tutaj robić takie grupy słupków na przemian. Raz będzie 6, raz będzie 5, 6, 5, 6, 5. Tylko tutaj na środku będzie kilka takich grup po 6 słupków. Ale to Wam pokażę, jak będziemy robić tą drugą tutaj stronę. Teraz zaczynamy od 5, później jak tu będziemy już kończyć to okrążenie, na końcu będziemy musieli zrobić jeszcze jeden słupek i się połączyć, ale to też Wam wszystko pokażę. Więc mamy 5 słupków. 2 oczka na poprzeczkę. 2 razy nawijamy nitkę i teraz będziemy wbijamy się w kolejne oczko i robimy 6 słupków podwójnie nawijanych. Raz. Po kolei w każde oczko. 2. 3. 4. 5. I 6. Mamy 6 słupków. 2 oczka, łańcuszkę na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę i znów kolejne oczko się wbijam i tym razem zrobimy 5. Pierwszy słupek podwójnie nawijany. Drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. 2 oczka, łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę. I teraz w kolejnych oczkach robimy grupę 6 słupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty, piąty i szósty. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę. I teraz robimy grupę z 5 słupków. Raz. 2, 3, 4, 5, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, 2 razy nawijam nitkę i teraz robimy grupę z 6 słupków. Raz, dwa, trzy,
5 i 6. Dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę. Teraz robimy 5 słupków w kolejnych oczkach. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Tak to wygląda, zobaczcie, takie grupy słupków przydzielone dwoma oczkami łańcuszka. I tak, tu nam zostały dwa słupki, tak ma być. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę i na tej poprzeczce robimy trzy słupki, podwójnie nawijamy. Pierwszy. Drugi i trzeci słupek podwójnie nawijany. Czyli to taka jest nasza zmiana. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa razy nawijam nitkę i teraz robię motyw nad motywem. Pierwszy. Drugi. Trzeci słupek podwójnie nawijany, dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. I teraz tutaj będziemy robić dalej wzór. Tym razem będziemy robić łańcuszki z 11 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Wbijamy się w półsłupek z poprzedniego rzędu i robimy półsłupek. I znowu 11 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11. Dwa razy nawijam nitkę i znów motyw nad motywem, czyli trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki podwójnie nawijane w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. Dobra, zobaczcie, tak to ma wyglądać. Czyli te łuki z 11 oczek przeróbcie tutaj wszędzie. Dookoła, tak, czyli tu wszędzie. I spotkamy się tu w tym miejscu. Już przerobiłam do końca te wszystkie moje łańcuszki. I teraz pokażę Wam, jak będziemy robić tutaj tą drugą stronę, te grupy. Czyli tak, tu mamy motyw nad motywem. Trzy oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę i tu na tym łańcuszku też musimy zrobić trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa razy nawijam nitkę. Omijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci. I tutaj zrobimy grupę z 5 słupków podwójnie nawijanych. Czyli mamy tak. Pierwszy słupek podwójnie nawijany.
Drugi słupek podwójnie nawijany. Trzeci. Czwarty. I piąty słupek podwójnie nawijany. Mamy pierwszą grupę, która składa się z pięciu słupków podwójnie nawijanych. Dwa oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę. Wkłuwam się w następne oczko. I teraz robię grupę sześciu słupków. Mam pierwszy. Mam drugi. Mam trzeci. Czwarty. Piąty i szósty słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa razy nawijam nitkę, wkłuwam się w następne oczko. Teraz robię grupę z pięciu słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę. I teraz grupa z sześciu słupków podwójnie nawijanych. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I następna grupa to będzie grupa z pięciu słupków. I to będzie ostatnia na razie. Grupa z pięciu słupków. Zaraz jeszcze wytłumaczę. Robimy drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty słupek podwójnie nawijany. I dwa oczka łańcuszka. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy trzy grupy po pięć słupków, prawda? Tu mamy pięć, tu mamy pięć, tu mamy pięć. Teraz będziemy robić cały czas po sześć słupków, dwa razy nawijanych. I takich grup ma być sześć. Sześć grup po sześć słupków podwójnie nawijanych. Już pokazuję jeszcze. Czyli teraz robimy w następnym oczku 6 słupków podwójnie nawijanych. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty i szósty. Dwa oczka nawija, dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę i w kolejnych oczkach znowu robimy sześć. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty, piąty i szósty. I dwa oczka łańcuszka. Tak, i teraz mamy zrobione dwie grupy po sześć. To jeszcze musimy zrobić takich grup cztery. Sześć, 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 sześć. Tak, czyli tak, tu mamy pięć, sześć, pięć. 6, 5, czyli 3 razy po 5
I później będziemy mieć 6, 6, 6, 6, 6, 6. I tutaj znów będzie 5, 6, 5, 6, 5. Więc przeróbcie to. Zróbcie jeszcze tutaj 4 grupy po 6 słupków. Już przerobiłam. Tak jak widzicie, na początku zrobiliśmy 3 słupki na łańcuszku, potem zrobiliśmy grupę 5, 6, 5, 6, 5, czyli 3 razy po 5. I później zrobiliśmy 6 grup po 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz znowu zrobimy grupę 5, 6, 5, 6, 5. Czyli znowu tu będą 3 grupy po 5, a między nimi po 6. Czyli teraz robimy, dwa razy nawijamy nitkę, grupę z 5 słupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. Dwa oczka łańcuszka. I teraz grupa z 6 słupków. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Dwa oczka łańcuszka i znowu pięć, grupę z 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I piąty. Dwa oczka łańcuszka i znowu sześć. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty i szósty. Dwa oczka łańcuszka i znów grupa z 5 słupków, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty i piąty. I widzicie, znów nam tutaj zostaną 2 słupki. Teraz robimy 2 oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę i na łańcuszku jeszcze 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Tak to ma wyglądać. Tak, powtórzę może jeszcze raz. Tu mamy 3 słupki, 5 słupków, 6 słupków. 5, 6, 5. Potem 6, 6, 6, 6, 6, 6, czyli 6 razy. I później 5, 6, 5, 6, 5. I na końcu 3 słupki. No i dalej robicie tak samo już. Czyli wiecie, tutaj 3 oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę, motyw nad motywem. Czyli 3 słupki podwójnie nawijane. Dwa oczka łańcuszka. 3 słupki podwójnie nawijane. Pierwszy.
drugi i trzeci. I teraz 11 oczek łańcuszka. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I półsłupek nad półsłupkiem. I znów 11 oczek łańcuszka. 6, 7, 8, 9, 10, 11. I motyw nad motywem. Czyli 3 słupki. Pierwszy. Drugi. I trzeci. 2 oczka łańcuszka. I 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Dobra, tak to wszystko wygląda. Przeróbcie to tutaj dookoła i później przeróbcie tą stronę. Musicie dokończyć tak samo jak tą, analogicznie, więc tu sobie patrzcie. Czyli tutaj też zrobicie 3 słupki, później tak samo te grupy 3 razy po 5, a między nimi 2. I później będziecie robić 6 i spotkamy się w tym miejscu. Tu pokażę Wam jeszcze jak zakończyć. I zobaczcie, przerobiłam już też tutaj tą drugą naszą część, początek, czyli zrobiłam 3 słupki, 5 słupków, 6 słupków, 5 słupków, 6 słupków, 5 słupków. Czyli tak jak mówiłam, 3 grupy po 5. I później mam 6 słupków, 6 słupków, 6 słupków, 6 słupków, 2 oczka łańcuszka, a ponieważ tu zaczynaliśmy od 5, a powinno być 6, to musimy jeszcze nawinąć 2 razy nitkę i po prostu w tym ostatnim słupku zrobić słupek podwójnie nawijany i teraz dopiero połączyć się z czwartym oczkiem i w tej chwili mamy już, robimy oczko ścisłe, mamy już grupę 6 słupków, tak? Zobaczcie jeszcze raz. Tu mamy tak 5, 5, 5 i tu mamy 6. Raz 6, drugi raz 6, trzeci raz 6, czwarty raz 6, piąty raz 6 i szósty raz 6. I później jest 5, 6, 5, 6, 5. Dobra, czyli je tu już połączyliśmy. Zrobimy jeszcze z 2 oczka łańcuszka. Nitkę obcinamy. Musimy ją ładnie sobie schować, bo teraz będziemy robić już osobno dwie części. Te dwa boki będziemy robić osobno. I to za chwilę Wam pokażę. Zaczynamy następny rząd. Mamy pętelkę na szydełku. Bierzemy naszą robótkę. Tutaj bierzemy się za te boki. Będziemy teraz obrabiać te boki tutaj po jednym okrążeniu z tej strony i po jednym okrążeniu z tej strony. Czyli mamy tak, pętelka na szydełku. Tu, gdzie zaczynaliśmy od tego pierwszego motywu. I wbijamy się tutaj pod ten łańcuszek. Robimy oczko ścisłe. Mamy nitkę zaczepioną. Nitkę tą sobie z tyłu od razu będziemy wrabiać. Robimy 4 oczka łańcuszka. 2 razy nawijam nitkę i robimy drugi podwójny słupek. 2 razy nawijam nitkę i robimy trzeci słupek podwójnie nawijany. 2 oczka łańcuszka. 2 razy nawijam nitkę. I znów robię 3 słupki podwójnie nawijane. Pierwszy. Tą nitkę tu z tyłu od razu wrabiam. Drugi i trzeci słupek podwójnie nawijany. Czyli przerobiliśmy sobie tak samo motyw nad motywem. Pozostałą część nitki obetniemy później. Teraz robimy 14 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,
11, 12, 13 i 14. Chwytamy za półsłupek z poprzedniego rzędu i robimy półsłupek. I 14 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 i 14. Dwa razy nawijam nitkę. Przechodzę na kolejny motyw. Wbijam się pod łańcuszek i robię trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci słupek podwójnie nawijany. Teraz robię trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Raz nawijam nitkę, chwytam tutaj za te dwie niteczki i robię zwykły słupek. Raz nawijam nitkę, jeszcze raz chwytam za te same dwie niteczki i robię trzeci słupek. Czyli tutaj mamy trzy słupki, takie zwykłe. Raz nawijane. Teraz dwa razy nawijam nitkę. Chwytam tutaj za ten łańcuszek i robię trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, dwa razy nawijam nitkę. Drugi i trzeci słupek w tym samym miejscu. Czyli powstaje nam taki motyw z takim dekoracyjnym wykończeniem. Tu mamy tradycyjne wykończenie, a tutaj mamy już takie ozdobne. I znów 14 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 i 14. I znów wbijam się w półsłupek z poprzedniego rzędu. Robię półsłupek. I 14 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Dwa razy nawijam nitkę. Wbijam się w kolejny motyw pod ten łańcuszek i znowu robię trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci słupek podwójnie nawijany. I teraz znów będę robić takie samo dekoracyjne wykończenie. Czyli trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę, chwytam za te dwie niteczki, robię słupek, nawijam nitkę, jeszcze raz za te dwie niteczki, robię kolejny słupek, czyli mamy trzy zwykłe słupki pojedyncze nawijane. Teraz dwa razy nawijam nitkę i znowu tu wbijam się pod ten łuk i robię trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. I znów 14 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chwytam za półsłupek z poprzedniego rzędu, robię półsłupek. I znów później 14 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zobaczcie, tak ma wyglądać nasze ozdobne wykończenie. Tu mamy zwykły, pamiętajcie, a tu mamy ozdobne. I w ten sposób przeróbcie tutaj dookoła, a na końcu znowu zwykły taki właśnie motyw z dwoma oczkami łańcuszka. Zobaczcie, już przerobiłam
wszystkie tutaj do końca te brzegi ozdobne. Tutaj na tym ostatnim motywie zrobiłam zwykły łańcuszek z dwóch oczek. Teraz muszę zrobić jeszcze z dwa oczka łańcuszka. Wyciągam nitkę i obcinam nożyczkami. Nitkę musimy tutaj ładnie sobie schować. I teraz przechodzimy tutaj na drugą stronę, drugi nasz bok. I analogicznie musimy zrobić dokładnie w ten sam sposób. Czyli bierzemy nitkę na szydełko, dowiązujemy sobie tutaj. No i zaczynamy pierwszy, ten motyw robimy taki sam, a później przerabiamy dokładnie tak samo w ten ozdobny sposób. Czyli te dwa boki, pamiętajcie, przerabiamy osobno. Już przerobiłam po obu tych bokach to wykończenie. Teraz zaczniemy następny rząd. Będzie to rząd 26, a zaczniemy teraz robić go tutaj w tym miejscu. I słuchajcie, tu będziemy robić teraz tą część i ona będzie szła w tą stronę. Tak, będzie nam się tutaj ładnie rozchodzić. I będziemy robić po prostu tak w rzędach. Do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Nie naokoło, a w rzędach w ten sposób. Czyli robimy pętelkę na szydełku, bierzemy nasz obrusik, patrzymy, żeby był na prawej stronie, widzicie? Tu jest prawa strona, tu jest lewa strona, tak? To jest lewa, widzicie lewą stronę? Tu mamy prawą stronę. I od tej strony zaczynamy. Tu mieliśmy ten motyw, który dorabialiśmy bokiem. Tu mamy łańcuszek, tu mamy te trzy podwójnie nawijane słupki i taki mały łańcuszek. I w tym miejscu się wbijamy. Zaczepiamy nitkę, robiąc oczko ścisłe. Niteczkę sobie jak zwykle będziemy wrabiać. Robimy cztery oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię drugi słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, dwa razy nawijam nitkę i jeszcze raz w tym samym miejscu zrobię trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci słupek podwójnie nawijany. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. Czyli będziemy teraz pracować i robić cały czas takie właśnie motywy. Czyli mamy motyw na łańcuszku. Cztery oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa razy nawijam nitkę, przechodzę na kolejny mały łańcuszek i znów robię motyw, czyli znowu trzy słupki podwójnie nawijane. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki podwójnie nawijane w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. Będziemy cały czas robić taki wzór. Nic się tu nie będzie zmieniać. I znów cztery oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę, przechodzę na kolejne oczka łańcuszka i znowu robimy motyw, czyli trzy słupki podwójnie nawijane. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki podwójnie nawijane. I cztery oczka łańcuszka na poprzeczkę. Zobaczcie, tak to ma wyglądać.
I to przeróbcie tu we wszystkich tych oczkach łańcuszka, w każdym jednym i zakończycie tutaj w tym miejscu. Tu będzie ostatni nasz motyw pomiędzy tymi słupkami a tymi trzema. W tym miejscu tu się spotkamy. Przeróbcie to do końca rzędu. Ja już przerobiłam do końca tego rzędu te motywy. Zobaczcie, mamy w tej chwili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 motywów. Tak, ostatni motyw, tak jak mówiłam, jest w tym miejscu. Teraz robimy oczko łańcuszka. Odwracamy robótkę, bo będziemy robić w rzędach, tak jak mówiłam, nie w okrążeniach, a w rzędach. I teraz tak, musimy przejść oczkami ścisłymi na ten tutaj łuczek, czyli wkuwamy się w następne oczko, robimy oczko ścisłe, w następne oczko ścisłe i w następne oczko ścisłe. Jeszcze musimy pod łuk, oczko ścisłe. I teraz robimy taki sam motyw, czyli 4 oczka łańcuszka na słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijam nitkę, wbijam się pod spód, robię drugi słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijam nitkę, wbijam się pod spód, robię trzeci słupek podwójnie nawijany. I znów 2 oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę. Wbijamy się pod łuczek i robimy 3 słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Dwa razy nawijam nitkę, przechodzę na kolejny łuczek i robię znowu 3 słupki podwójnie nawijane, czyli ten sam motyw. Pierwszy słupek podwójnie nawijany, drugi i trzeci słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, dwa razy nawijam nitkę i jeszcze 3 słupki podwójnie nawijane. Dwa słupki podwójnie nawijane, w sumie ma być ich 3, czyli taki tradycyjny motyw, jak robiliśmy. Tak to wygląda. I pomiędzy nimi zawsze 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I znów dwa razy nawijam nitkę. Przechodzę na kolejny motyw. Robię motyw. Czyli 3 słupki podwójnie nawijane. Dwa oczka łańcuszka. I 3 słupki. Dwa razy nawijane. I trzeci słupek. I 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Bardzo prosty wzorek. Teraz będziemy już robić bardzo prosto. To wszystko będzie nam się powtarzać. I słuchajcie, przeróbcie to tutaj do końca okrążenia. Później zrobicie oczko łańcuszka, odwrócicie robótkę i później zrobicie jeszcze 2 takie rzędy. W sumie mamy mieć 4 takie właśnie rzędy. W ten sam sposób. Czyli tu, jak mówiłam, przerobicie do końca oczko łańcuszka, odwrócicie robótkę, znowu przejdziecie oczkami ścisłymi na ten łańcuszek i tutaj znowu będzie motyw. Także przeróbcie to do końca, potem jeszcze raz do końca i raz do końca. Tak jak mówiłam, przerobiłam już do końca ten drugi rząd i tak samo robimy oczko łańcuszka, odwracamy robótkę na drugą stronę, przechodzimy oczkami ścisłymi, z
sobie tutaj na ten łańcuszek. Tak. I robimy tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawijany. Później drugi słupek podwójnie nawijany. I trzeci słupek podwójnie nawijany. I dwa oczka łańcuszka. I znów trzy słupki podwójnie nawijane. Chciałam jeszcze raz to pokazać, żebyście, może jakieś osoby początkujące, żeby jednak się nie pogubiły, więc stwierdziłam, że jeszcze pokażę raz, jak właśnie te rzędy się zmienia. Czyli widzicie, zaczęliśmy już robić trzeci rząd. I znów cztery oczka łańcuszka. Razem nawijam nitkę, przechodzę na kolejny motyw i robię motyw. Raz. Dwa, nie będę już dalej pokazywać, bo po prostu to już znacie. Czyli po prostu motywy nad motywami. I cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tak jak mówiłam, przerabiacie to do końca i jeszcze raz do końca. Mamy mieć w sumie cztery takie motywy. Takie rzędy, przepraszam. Zobaczcie, przerobiłam już cztery rzędy naszych motywów. Teraz zaczniemy kolejny rząd, czyli znów zrobimy oczko łańcuszka. Odwrócimy sobie robótkę na drugą stronę. I będziemy robić następne cztery rzędy, z tym, że po obydwu stronach, czyli od tej strony i od tej strony, będziemy sobie zawsze o jeden taki motyw zwężać. Czyli tu zrobimy znowu cztery rzędy, potem sobie zwężymy jeden motyw. Potem znowu cztery rzędy, zwężymy sobie jeden motyw. Cztery rzędy, zwężymy motyw i tak będziemy to robić, aż na końcu zostaną nam tylko trzy motywy. Dobra, czyli zaczynamy sobie zwężać pierwsze, jakby no pierwszą część. Czyli tak, przechodzimy znowu oczkami ścisłymi, po kolei sobie musimy przejść. Następne oczko ścisłe i następne oczko ścisłe. I tutaj w łańcuszku musimy się wkuć. Po kolei, ponieważ były dwa oczka, to musimy zrobić jeszcze dwa oczka ścisłe, wkuwając się w każde to oczko. Tak, i przechodzimy następne. Pierwszy słupek się wbijamy. Później w drugi słupek. Cały czas robimy oczka ścisłe. I trzeci słupek. Tak, przeszliśmy cały motyw. I teraz tu były cztery oczka łańcuszka. To też musimy zrobić cztery oczka ścisłe. Możemy sobie obkręcić te łańcusze w tą stronę, żeby nam było lepiej widać oczka. I przechodzimy po kolei. Pierwsze oczko na łańcuszku. Drugie oczko ścisłe na łańcuszku. Trzecie oczko ścisłe na łańcuszku. I czwarte oczko ścisłe na łańcuszku. I teraz tu nad pierwszym słupkiem robimy oczko ścisłe, nad drugim słupkiem oczko ścisłe i nad trzecim słupkiem oczko ścisłe. I jeszcze jedno tutaj pod ten łuk. I widzicie, przeszliśmy sobie na drugi ten motyw, czyli tu nam zostaje już jeden motyw z tej strony. I znów robimy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawijany, później kolejny słupek i trzeci słupek podwójnie nawijany w tym samym miejscu. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, dwa razy nawijam nitkę i znowu robimy trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. Cztery oczka łańcuszka,
dwa razy nawijam nitkę i znów nad kolejnym motywem robimy motyw. Pierwszy słupek, drugi słupek podwójnie nawijany i trzeci słupek podwójnie nawijany. Dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę i jeszcze trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci i cztery oczka łańcuszka. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu nam się zwęża i przeróbcie tutaj po kolei aż do tego miejsca. W tym miejscu zakończymy nasz rząd, żeby po prostu to nam zostało. Tak? Przerabiamy do przedostatniego tutaj motywu. Ja już przerobiłam. Zobaczcie. Tutaj mamy, tak jak mówiłam, zwężony. Będziemy teraz robić tu cztery rzędy. Przerobiłam do końca. To, że Wam się tutaj trochę faluje, teraz się nie przejmujcie. To się wszystko na końcu ładnie ułoży. Zobaczcie jeszcze. Tu przerobiłam. Zostawiamy na końcu ten jeden motyw. Tak samo jak tu na początku. I teraz robimy znów oczko łańcuszka. Odwracamy robótkę na drugą stronę. Przechodzimy oczkami ścisłymi sobie tutaj do środka pod ten łańcuszek. Mamy trzy oczka ścisłe i jeszcze jeden pod łańcuszek. I robimy znowu motyw, czyli cztery oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijam nitkę i robimy drugi słupek podwójnie nawijany i trzeci słupek podwójnie nawijany w tym samym miejscu. Dwa oczka łańcuszka i znów trzy słupki podwójnie nawijane w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. O, zobaczcie, już nam się będzie zwężać. I znów cztery oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę, przechodzę na kolejny motyw. I znowu robię motyw. Pierwszy słupek podwójnie nawijany, drugi i trzeci. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. I cztery oczka łańcuszka. I słuchajcie, nie będę już pokazywać, bo tutaj będziemy robić cały czas w ten sam sposób, ten sam wzór. Czyli teraz przerabiacie ten motyw do końca, czyli do tego miejsca. Odwracacie robótkę, jedziecie jeszcze raz. Odwracacie robótkę i jeszcze raz. Tak, żeby było też cztery rzędy. Tu mamy cztery rzędy, potem zwężyliśmy i znowu cztery rzędy, potem znowu się zwęży i znowu cztery rzędy, znowu o jeden motyw zwężymy, cztery rzędy, znów o jeden motyw zwęzimy, cztery rzędy i tak przerabiajcie, tak jak mówiłam, aż zostanie Wam na końcu tylko trzy motywy. I w tym miejscu się spotkamy i no, wyjaśnię Wam jeszcze na końcu, co robić dalej. Zobaczcie, już przerobiłam do końca wszystkie te motywy, co cztery rzędy, raz, dwa, trzy, cztery, z obydwu stron zwężałam po jednym, co cztery i tak długo zwężałam, aż mi wyszło na samym końcu tylko trzy motywy. I teraz
na końcu. Trzeba jeszcze zrobić sobie pętelkę ze dwa oczka łańcuszka. Nitkę musimy obciąć, zacisnąć, ładnie sobie ją schować i praktycznie połowę naszego bieżnika mamy już gotowe. O, tu jest prawa strona. Oczywiście po praniu, po blokowaniu to wszystko będzie pięknie się układać. O, czyli tu mamy połowę bieżnika, tak jak mówiłam. O, widzicie? Co cztery rzędy z dwóch stron nam się zwęża. Dobra, i teraz musimy bieżnik odwrócić sobie na drugą połowę. Też trzeba patrzeć dobrze, żeby było na prawej stronie. I po prostu zaczepimy nitkę. Też zrobimy sobie pętelkę na szydełku. I w ten sam sposób będziemy przerabiać tą drugą stronę. Czyli znów chwytamy tutaj za to pierwsze okienko. Zaczepiamy nitkę i robimy motyw. Czyli cztery oczka łańcuszka, dwa słupki podwójnie nawijane. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki podwójnie nawijane w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. I cztery oczka łańcuszka. Znów dwa razy nawijamy nitkę, przechodzimy na kolejny tutaj ten łańcuszek i znów tu robimy motyw. Czyli trzy słupki podwójnie nawijane. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci i cztery oczka łańcuszka. No, czyli już wiecie. I teraz tą drugą stronę musicie przerobić dokładnie tak samo, jak robiliśmy tutaj. I też co cztery rzędy przechodzimy tutaj oczkami ścisłymi i znów kolejne cztery rzędy. I potem znowu przechodzimy oczkami ścisłymi i znów cztery rzędy. Robimy tą stronę dokładnie w ten sam sposób.